Z głębokości wolności.
A Żydzi rzekli: oto jak go miłował.
Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując wzruszenie głębokie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie, lecz bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że się mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, że się mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzył w Niego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, piąta niedziela Wielkiego Postu. Przybliżamy się do tych wydarzeń, które otworzy następna niedziela. Niedziela Wolnowa, niedziela Męki Pańskiej. To Pan Jezus jest ciągle w drodze. Kierunek jego wędrówki to Jerozolima, aby tam wypełniło się wszystko, aby tam On złożył ofiarę z siebie samego, za nasze grzechy, wybawiając nas od śmierci wiecznej. I właśnie ten temat śmierci przewija się w dzisiejszej liturgii. Śmierci i życia. Jezus Chrystus jest tym, który daje życie. Wskrzeszenie Łazarza, przyjaciela, jest zapowiedzią tego wielkiego cudu, który dokona się dnia trzeciego, po śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, kiedy On sam władnie zmartwychwstał. Tak, może nas zastanowić to, co poprzedziło te wydarzenia z Betanią. O tym, że to, że Pan Jezus był powiadomiony, o tym, że choruje ciężko Jego przyjaciel Łazarz i że Pan Jezus postanowił jeszcze 2 dni poczekać z wyruszeniem do Betanii, do Judei. Dlaczego? Odpowiedź daje sam Jezus Chrystus. Choroba Łazarza nie prowadzi do śmierci, ale jest po to, by objawiła się chwała Boża. Tak. Rzeczywiście Pan Jezus ukazuje nam jakby 2 aspekty życia i śmierci. To, co nas szczególnie jakoś dzisiaj dotyka. Wielu zastanawia się nad tym, dlaczego. Dlaczego być może wielu niewinnych ludzi umiera dzisiaj z powodu zarazy, epidemii. Dlaczego spotkało to takich ludzi? Dlaczego ja się boję zarażenia? Te wszystkie zostały wprowadzone ograniczenia w życiu społecznym po to, by uchronić nas od zarażenia. Nawet kościoły świecą pustą z obawy przed tym, by nie doszło do rozprzestrzeniania się epidemii. Dlaczego to wszystko? Jak to się mieści w Bożym planie? Na pewno bliscy, ci, którzy donieśli o tej chorobie Łazarza, również zastanawiali się nad tym. Zastanawiały się nad tym i Marta, i Maria, oczekując na przyjście Jezusa, który pokładali tak wielkie nadzieje. Marta to wyraziła. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdybyś tu był, Marta, czy wierzysz w zmartwychwstanie? Twój brat zmartwychwstanie, Marta.
Papy wyraża swoją wiarę, powiada wiarę w zmartwychwstanie miłą stateczną. Tak, ale Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem, ja jestem życiem. Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Święty Franciszek, kiedy już kończył swoje życie, dopisał do pieśni słonecznej, przepięknej pieśni wychwalającej całe stworzenie, gdzie nazywa poszczególne żywioły swoimi braćmi i siostrami, dopisał również tę zwrotkę o siostrze śmierci. Siostra śmierci jest też przez niego pochwalona. Chwali. Ale mówi tam również o tym, że błogosławieni są ci, których nie dosięgnie ta śmierć druga. A więc rozróżnia między tą śmiercią, która jest oczywistym faktem. Każdy z nas umrze na tej ziemi. Ta ziemia nie jest naszym wiecznym mieszkaniem. Jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami. A więc doświadczenie śmierci jest doświadczeniem, którego każdy z nas doświadczy w swoim życiu. Będziemy musieli przejść przez ten etap. W różnym biegu człowiek przychodzi. I na różne sposoby. Czy to przez chorobę, śmierć naturalną, ze starości, czy też w tragiczniejszy sposób, wypadka. Różne wydarzenia. Ale ostatecznie uświadamiamy sobie, że nie będziemy tutaj żyć wiecznie. Natomiast Franciszek mówi też o drugiej śmierci. To jest ta śmierć, która może dotknąć człowieka. Człowiek może dokonać takich wyborów w swoim życiu, że odrzuci łaskę Bożą, odrzuci Boga. Kiedy umrze grzech ciężki, spotka go śmierć druga, ta wieczna. A więc widzimy, moi drodzy, jak Pan Jezus dzisiaj wskazuje, daje nam świat, byśmy się nie lękali. Jeżeli jest nas Duch Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, nie dosięgnie nas ta śmierć druga. Będziemy żyli, chociaż ciała nasze poumierają, chociaż dokona się to, co się dokonywało już w Łazarzu. Kiedy Marta powiedziała, Panie, jego ciało już cuchnie, leży bowiem 4 dni w grobie. Do 3 dni Żydzi utrzymywali jeszcze, że dusza jest w pobliżu ciała. To był już 4 dzień. Rozkład postępował. Niemożliwe byłoby to, że Łazarz jeszcze odzyskał życie. Ale dla Jezusa Chrystusa nie ma rzeczy niemożliwych. I mówi to wszystko, tego wszystkiego dokonuje, by wzbudzić wiarę. Wzbudzić wiarę. Oddalić lęk tych, którzy przybyli na pogrzeb Łazarza, którzy jeszcze tam byli. Z Marią i Martą towarzyszyli. Moi drodzy, to wskrzeszenie Łazarza jest oczywiście tylko zapowiedzią tego wielkiego cudu, który dokona się w Jerozolimie, kiedy Pan Jezus po ranku trzeciego dnia zmartwychwstanie. Przecież Łazarz po tym wskrzeszeniu jeszcze pożył parę lat i musiał znowu zakończyć swoją ziemską przejść do tego właściwego świata, którym jest miejsce dla każdego z nas, do Królestwa Bożego. Nie obawiajmy się tego wszystkiego, jeżeli możemy się zastanowić dzisiaj, jakie są podstawowe źródła lęku na tym świecie. Jeżeli człowiek, tak jak już jest tu napisane też w liście świętego Pawła, żyje według ciała, Bogu podobać się nie może. Dodaje apostoł Paweł. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. Wydaje się, że ten paniczny lęk przed śmiercią, lęk, który dotyka nie tylko najuboższych, najbiedniejszych, ale również ta epidemia sięga wyższe warstwy społeczeństwa, nie omija również rządzących, bogatych ludzi, że ten lęk wypływa stąd, że dzisiaj człowiek XXI wieku z
Cały ten świat się wali wówczas. Nie ma oparcia, niczym, żadne ubezpieczenie, żadne konta nie mogą człowieka w tej chwili ocalić. Ten jednak, który pokłada nadzieję w Panu, który ma w sobie ducha Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, żyje nie według ciała, ale według ducha. Pokłada nadzieję nie w tym, co jest na tym świecie, ale w Bogu, który jest dawcą życia. To On daje nam nadzieję. To Jego błagamy właśnie poprzez te dni i w nowennie z wstawiennicą świętego Andrzeja Boboli i śpiewając suplikacje po każdej mszy świętej, błagamy, by nas ocalił. Błagamy o miłosierdzie, to jest właściwy kierunek błagania. Właściwy. Dlatego, moi drodzy, nie ustawajcie w modlitwie. Proście Pana z głęboką wiarą, by oddalił od nas mieszkaliście epidemię, by nas uchronił. Prosił także o to, aby dał życie wieczne tym, którzy odeszli z powodu tej strasznej choroby. Amen. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, świat jest światłości, uprawdziony z Boga prawdziwego, zrodzony na nie stworzony, współistotny w Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Boga Świętego przyjął ciało z Panią w dzielnicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Pucjuszem Piłatem, został męczony i pożywany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak znaj napisano i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie chwała sądzić żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie prowadzone. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera w imieniu i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jedyny święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję wiarę chrzestną, odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Psalmista zapewnia nas dzisiaj, Pana jest Bogiem łaską z nadzieją, że otrzymamy potrzebne dary, prosi Pana Boga w modlitwie. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby głoszone przez nich wezwania do nawrócenia dotarło do serc ludzi, którzy jeszcze nie przygotowali się do świętowania Wielkanocy. Ciebie prosimy. Módlmy się za pogrążonym w żałobie po stracie najbliższych, aby Pan udzielił mi łaski pocieszenia i wlał w ich serca nadzieję płynącą ze zmartwychwstania Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie dla chorych, świętych i bliskich. Prosimy w intencji lekarza, personelu medycznego, wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii, błagają wszechmogącego Boga za całą naszą wspólnotę, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuł nad nami każdego dnia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za polecanych tej Eucharystii Grażyny Budera, ale także polecam innych zmarłych, na skutek koronawirusa, Pan Bóg przyjął do swojej chwały i obdarzył ich szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy świadomi tego, że powstaniemy z martwych. Każdego dnia troszczyli się o nasze zbawienie i wieczne życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ubogacajmy Twoimi darami, dzięki Ci składamy, Panie Boże, za nieskończoną Twoją dobroć, której doświadczamy w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocą ziemi i pracy Panu ludzkiej. Tobie go przynosimy, aby stał się Panem z chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego drzewa i pracy Bogu ludzkiej. Tobie je przynosimy, aby stało się chlebem stępowym duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki wieków. Módlcie się nad moją i waszą wiarą, przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z domu Twojego, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przez tę wiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdę chrześcijańskiej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Dobre, góra w sercu. Prosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, jako prawdziwy człowiek, opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, a jako głupi władca życia wskrzesił go z grobu. On okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do mnie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie.
wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Twoje życie i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Sławojem Leszkiem, biskupem pomocniczym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym naszym Ojcem Franciszkiem, świętym Andrzejem Bogową i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieku. Prosimy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei w oczekiwaniu przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak. Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego krzyż. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie wyzdrowiona dusza moja.
żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Dziękuję. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmiemy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archanioł, wspomagaj nas, a wszystkich jego złości i zastępstwo swojego ducha, bądź naszą ochroną, bo tego Bóg obronić raczy, pokorną i odpoczynimy, a Ty bądź niebieskim zastępem, szatana i niebędu i złe. Święte, jak już zawsze, dzień powszedni o 9 i 18 serdecznie zapraszam. Jest to ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość uczestników, ale niech to Was nie wystrasza, żeby przyjść na mszę świętą, bo bywa czasami tak, że są dwie osoby, trzy osoby, a reszta mówi, nie widzę, bo może tam jest zapełnione. Nie, no, trzeba przyjść. Jeżeli by było za dużo, to oczywiście pokłonić się Panu Jezusowi, a spacer zawsze służy. Oczywiście mówię o tych osobach, które nie są jakoś zaangażowane, zainfekowane, a mogą uczestniczyć, także bez obaw, że zabraknie miejsca w kościele. W kościele nigdy nie brakowało miejsca. Zawsze jest miejsce dla każdego, kto chce przyjąć Pana Jezusa. Były pytania o pierwszy piątek miesiąca, o odwiedziny chorych. Oczywiście będą odwiedziny chorych, ja tylko nie mógłbym odwiedzić, jeżeli ktoś byłby na kwarantannie, ale tak mogę odwiedzić i powinienem, dlatego też to uczynimy. Będzie to taka już okazja wypowiedzi przed wieloma.
Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na ten czas. Wypełniajcie go modlitwą. Zapraszamy również do wspólnej modlitwy o 20:30 każdego dnia. Łączmy się w modlitwie różańcowej w kaplicy klasztornej przed Najświętszym Sakramentem, ale przyszli też w wielu kościołach. To jest tak rzeczywiście takie wezwanie ogólnopolskie, by łączyć się z duszpasterzami w modlitwie właśnie za tym, którzy posługują, za służbę medyczną, ale także o to, aby ta epidemia ustała, została cofnięta, a więc o 20:30 Różaniec Święty. Teraz po błogosławieństwie mówimy kolejny dzień nowenny, błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chwalcie w pokoju, usną sami. Bogu niech będą dzięki. Wszechmogący, wieczny Boże, bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia. Dziękujemy za wielkiego rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu, świętego Andrzeja Bobolę, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne długo życie patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dzisiaj zwracamy się do Ciebie, Boże, z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu i Cielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Andrzeju Bobolu, Święta Andrzeju wierny naśladowcą Twojego pasterza, Święta Andrzeju napełniony Duchem Bożym, Święta Andrzeju czcicielu niepokalanej poczętej Marii Panny, Święta Andrzeju kochany Synu Świętego Ignacego Loyoli, Święta Andrzeju miłujący Boga i bliźni aż do oddania swego życia, Święta Andrzeju w życiu codziennym oddany Bogu i bliźni, Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę. Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej. Święty Andrzeju, apostole po lesie. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia i rozdzielonych sióstr i braci. Święty Andrzeju, drogim nauczycielem dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych. Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze i pomóżmy tortur. Andrzeju, trwały w lewym przycierpienia. Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan. Święty Andrzeju, męczenniku i apostole. Święty Andrzeju, apostołujący po święcie, duch nowy ręki umączonego ciała. Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami. Święty Andrzeju, duchu naszej ojczyzny. Święty Andrzeju, wielki rodowniku Polski. Święty Andrzeju, prorok zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze. Święty Andrzeju, nasz wielki patronie. Święty, byśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam do Boga, abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili. Uproś nam do Boga, abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili. Uproś nam do Boga, abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili. Uproś nam do Boga, abyśmy dla naszego zbawienia do niego z łaską Bożą współpracowali. Uproś nam do Boga, abyśmy Bogu wiernie służyli. Uproś nam do Boga, abyśmy Najświętszą Marię Panną jako Matkę miłowali. Uproś nam do Boga, abyśmy wznoszeni wszelkich przeciwności wytrwali. Uproś nam do Boga, abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali. Uproś nam do Boga, Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Przebacz nam, Panie.
współpracowali w swoim dziele, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Dzień 8 nowenny. Święty Andrzej Bobolo, patronie jedności. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby ten trudny czas prowadził do wielkiego oczyszczenia naszego narodu i odbudowania wspólnoty opartej na przeszłości i otwartej na przyszłość. Pomóż nam pojąć, że trudność nie musi oznaczać wrogości, a rozmowa jest fundamentem porozumienia. Ty rozmawiaj ze wszystkimi prostymi chłopami, uczonymi, prawosławnymi, kapłanami, szlachcicami i bożanami królewskimi. Niech będzie to czas trwania przy Bogu wraz ze świętymi naszego kraju i otwarcia na ludzi w duchu ewangelicznej miłości. Oręduj za nami u Pana, abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który może nas pokrzepić duchowo i doprowadzić do większej dojrzałości. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga. Ojcze nasz, który się zbiegnie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławiona żeś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
przemyślować.